Paweł chciał ułożyć sobie życie na nowo, jednak po tym, jak złożył pozew rozwodowy, został zamordowany. W noc jego śmierci na posesji, na której mieszkał, znajdowała się jego żona. Ta twierdziła, że szukała dowodów jego zdrady. Jednak tuż po śmierci Pawła, ubranie, w które była ubrana kobieta, zaginęło w tajemniczych okolicznościach. Również wiele jej wyjaśnień w konfrontacji z innymi faktami budzi wątpliwości. Pierwszy raz o historii Pawła usłyszeliśmy w lipcu 2022 roku. Młody mężczyzna pochodzący spod Krakowa miał marzenia. Chciał wyremontować opuszczony dom rodzinny i ułożyć sobie życie na nowo, po tym jak dowiedział się o zdradzie żony. Ta wiadomość załamała Pawła. Miesiąc po wyprowadzce od kobiety ktoś zadał mu kilkanaście ciosów nożem podczas snu. W noc zabójstwa na terenie posesji, gdzie mieszkał mężczyzna, przebywała jego żona. Ubrania, które miała wtedy na sobie, zniknęły. Sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Biskupice to mała miejscowość niedaleko Wieliczki. Dom rodzinny Pawła znajduje się na uboczu i ukryty jest za szpalerem drzew. Aby do niego dotrzeć, trzeba zjechać z głównej ulicy i przejechać kilkanaście metrów po wyboistej nawierzchni. Dom ma niewielką kuchnię i kilka pomieszczeń. Mężczyzna wprowadził się tutaj na początku stycznia 2022 roku. Z opowieści sąsiadów. Cichy, skryty, uprzejmy, odpowiedzialny, pomocny. Nic więcej powiedzieć nie mogą. Zbyt krótko tu mieszkał, mówią. Zanim Paweł wrócił w rodzinne strony, opuścił biskupicę ponad 20 lat temu. Wstąpił do wojska i piął się po szczeblach kariery. Służył w batalionie powietrzno-desantowym. Wziął udział w 3 misjach wojskowych, 2 w Afganistanie i 1 w Kosowie. W Warszawie poznał swoją przyszłą żonę, Sylwię. Para szybko wzięła ślub i doczekała się syna. Zamieszkali razem w małej miejscowości niedaleko Gdowa, w województwie małopolskim. Relacje pomiędzy małżonkami po latach stały się bardzo napięte. W domu dochodziło do częstych kłótni, a ich prowodyrem była żona Pawła. Wiemy to z relacji ich sąsiadów. Część z nich chętnie rozmawia na temat śmierci Pawła, zastrzega jednak, aby nie podawać ich imion i nazwisk. Paweł był człowiekiem spokojnym, na którego zawsze można było liczyć. Czasem coś razem majsterkowaliśmy w garażu. Trudno było z niego coś wyciągnąć. Te mury nie są jednak tak grube, jakby się mogło wydawać. Czasem wszystko było słychać, opowiada jeden z sąsiadów. Znajomi wojskowego pewnego dnia spostrzegli, że jego żona wrzuciła w media społecznościowe zdjęcie z nieznajomym mężczyzną. Podpis przy fotografii sugerował, że para jest razem. Informacja o tym dotarła do Pawła. Mężczyzna załamał się, ale postanowił walczyć o rodzinę. Odszedł z wojska i rozpoczął pracę jako ochroniarz w sądzie w Wieliczce. Jego żona cały czas straszyła go pozwami i że odbierze mu dziecko. Choć prawda jest taka, że zbytnio ich synem się nie przejmowała, a to Paweł utrzymywał całą rodzinę. Ona nie pracowała, opowiada jeden z sąsiadów. Pomimo próby rozwiązania małżeńskiego kryzysu, konflikt narastał. W styczniu między Pawłem a Sylwią doszło do burzliwej wymiany zdań. Dodatkowo mężczyzna odkrył, że z jego konta zniknęło około 14 tysięcy złotych. Po kłótni mężczyzna wyprowadził się do swojego rodzinnego domu. 3 miesiące wcześniej zmarła jego mama, a budynek stał pusty. Paweł chciał go wyremontować i ułożyć sobie życie od nowa.
Pomimo wyprowadzki Paweł pojawiał się w mieszkaniu, gdzie mieszkała żona z ich synem. Pomagał kobiecie w utrzymaniu oraz zajmował się drobnymi pracami domowymi. Razem z synem ustalił, że ten wprowadzi się do niego po zakończeniu remontu. Paweł na początku lutego poinformował żonę, że zamierza złożyć pozew o rozwód. 9 lutego mężczyzna zakończył służbę w sądzie i opuścił budynek. Ostatni raz widziany był na drodze prowadzącej do domu. Z opowieści sąsiadów. Tego wieczoru psy bardzo głośno szczekały, ale to jest wioska. Nie zwróciliśmy na to większej uwagi. 10 lutego znaleziono ciało Pawła z ranami kłutymi. Mężczyzna został zaatakowany we śnie. Przybyli na miejsce policjanci nie stwierdzili śladów włamania. Co ciekawe, z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że tuż przed śmiercią mężczyzna wymienił zamki. Śledczy już na początku wykluczyli motyw rabunkowy. Z domu Pawła nie zniknęły żadne drogocenne przedmioty, w tym bardzo duża suma pieniędzy, która leżała na półce. Kilka godzin po odnalezieniu ciała mężczyzny, policjanci z Wieliczki zatrzymali jego żonę. Kobieta została jednak zwolniona i wróciła do domu. Z panią Sylwią, żoną Pawła, rozmawiał Dawid Serafin, dziennikarz Interi i współtwórca kanału Polskie Archiwum X. Tak zapamiętał tamto spotkanie. Ja doskonale pamiętam spotkanie z panią Sylwią, chociaż miało to miejsce kilka lat temu, kiedy zbierałem materiały na temat historii Pawła. Kiedy rozmawiałem z sąsiadami o tym właśnie, kim był Paweł, jaką była osobą, pani Sylwia wyszła ze swojego mieszkania i zaprosiła mnie do środka. Było to dość dziwne spotkanie, ponieważ z reguły, kiedy rodzina chce się dowiedzieć, kto zamordował jej najbliższą osobę, często pyta o pewne fakty, które mogą pozwolić dojść do prawdy. Natomiast tutaj miałem wrażenie, że pani Sylwia stara się dowiedzieć, ile ja wiem na temat tej zbrodni, czy wiem o jakichś szczegółach, które być może w jakiś sposób mogą jej zaszkodzić. Ja doskonale pamiętam też tą rozmowę, ponieważ ona była dość specyficzna. To spojrzenie pani Sylwii było właściwie takie bezduszne, bym wręcz powiedział. Pamiętam też jedną rzecz, która na mnie zrobiła wrażenie, to było właściwie to, że pani Sylwia powiedziała takie zdanie: od jednego ciosu nożem człowiek nie ginie. Niby rzucone mimochodem, ciężko stwierdzić, o co chodziło. Natomiast pewne jest to, że Paweł nie zginął od jednego ciosu, więc tak trochę myśląc, no dość dla mnie dziwne zdanie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to była historia, którą pani Sylwia mi opowiedziała, że do jej przyjaciółki zgłosił się jakiś tajemniczy oficer, który tuż przed zabójstwem Pawła szukał rzekomo Pawła. Natomiast kiedy zacząłem dopytywać panią Sylwię o to, kim był ten człowiek, właściwie czy da mi namiary na swoją przyjaciółkę, to ona nie była w stanie powiedzieć ani nazwiska swojej przyjaciółki, ani nie powiedziała, czy zgłosiła na policję, że ten oficer szukał Pawła, więc wydaje mi się, że jest to takie trochę roztaczanie iluzji, czyli próba zrzucenia właściwie toru śledztwa na zupełnie inne tory, na zupełnie inną drogę, tak żeby trochę może śledczych wprowadzić w błąd. No bo jeżeli taki tajemniczy oficer faktycznie pojawił się i szukał Pawła, no to pani Sylwia chyba, moim zdaniem, powinna to zgłosić policji, powinna podać nazwisko tej przyjaciółki, no chyba, że ten oficer nigdy nie istniał. Oto fragment rozmowy pomiędzy Dawidem a panią Sylwią. Pierwotnie został zamieszczony na portalu interia.pl. Co pani robiła w noc zabójstwa Pawła? Podjechałam wieczorem pod dom Pawła i się ukryłam, tak żeby mnie nie widział. Chciałam znaleźć dowody jego zdrady. Wyjaśniła i dodała, że z tego powodu mogą na miejscu znajdować się jej odciski palców. Po jakimś czasie podjechał samochód Pawła, ale zaparkował wzdłuż drogi. Inaczej niż zwykle parkował. Opowiedziała. Kobieta nie wie, kto wysiadł z pojazdu, bo jak twierdzi, po chwili czekania poszła po papierosy. Historia, którą nam opowiedziała, jest inna od tej przedstawionej przez nią w wieczór zabójstwa Pawła. Kobieta wychodząc z bloku mówiła, że wybiera się do kina z koleżanką. Jeden ze świadków zapamiętał, w co dokładnie była ubrana żona Pawła. Jak udało nam się ustalić, policjanci przeszukali mieszkanie kobiety, ale wskazanych przez świadka ubrań nie znaleźli.
te miały zaginąć. Co pani zdaniem wydarzyło się w noc zabójstwa? Nie wiem. Wróciłam do domu przed północą, bo rano miałam iść do pracy. Wyjaśniła. Przed śmiercią Pawła do mojej przyjaciółki Danusi przyszedł wysoki rangą oficer wojskowy i wypytywał o Pawła. Nie wiem, kim był i jak się nazywa. Danusia mi nie powiedziała. Opowiedziała kobieta. Nie wiadomo, czy historia z przyjaciółką i oficerem jest prawdziwa, bo pani Sylwia nigdy nie ujawniła personaliów swojej koleżanki. Mówiła, że nie może sobie przypomnieć nazwiska. Odmawiała podania numeru telefonu do koleżanki, czy zadzwonienia do niej z pytaniem, czy zechce porozmawiać. Chcieliśmy porozmawiać na temat oficera z przyjaciółką kobiety, ale ta nie chciała nas z nią skontaktować. Podczas rozmowy kobieta rzuciła uwagę, że człowiek od jednego ciosu nożem nie ginie. O czym mogą świadczyć nieścisłości w zeznaniu kobiety, mówi Bogdan, współtwórca policyjnego krakowskiego Archiwum X. Rzeczywiście jest to takie naiwne trochę tłumaczenie z jednej strony, a z drugiej strony bardzo sprytne, bo w jakiś sposób uzasadnia swój pobyt na miejscu zdarzenia. A jednak, wiesz, trzeba pamiętać, że osoba podejrzewana, bo taki status z tego, co się orientuje, pani Sylwia miała w tym postępowaniu przygotowawczym, no ma prawo kłamać, a zadaniem policji, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i prokuratury jest udowodnić, że ona właśnie kłamie i prawda, odwraca kota ogonem, bo tak to jest popularne, prawdopodobnie chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej za ten czyn. Ja już kiedyś wielokrotnie na łamach naszego kanału mówiłem, że kryminalistyka jest bezbronna w przypadku, gdy dochodzi do zabójstwa w miejscu, gdzie dane osoby, które tworzyły jakiś związek, no, przebywały. Zawsze można wytłumaczyć, że jakieś krwawe ślady to jest jakiś uraz od palca, nie wiem, krwotok z nosa, albo tak jak w tym przypadku, że ślady linii papilarnych no, mogły być, bo wcześniej tam była w tym domu i tak naprawdę no tutaj cała ta nauka kryminalistyczna, o tym się zresztą nie mówi, to jest takie temat tabu w kryminalistyce, no po prostu można powiedzieć, że idzie do lamusa, to nie tędy droga, nie w ten sposób się prowadzi nowoczesny proces dowodowy. Właśnie w takich przypadkach z jednej strony są to sprawy bardzo proste, oczywiste, bo niewątpliwie mamy nawet podparcie w kryminalistyce i w kryminologii, gdzie prawda jest mowa, że bardzo częstym motywem zbrodni jest pozbycie się niewygodnego partnera albo jakiś inny motyw. Tutaj z tego, co orientuję się, był motyw taki bardziej finansowy, materialny. Natomiast tak jak mówię, no, trzeba tutaj troszeczkę inaczej ten proces dowodowy prowadzić pod innym kątem. Jeżeli są ślady kryminalistyczne, to trzeba je zabezpieczyć. Można fakt zabezpieczenia tych śladów wykorzystać w testach do wariografu. Troszeczkę w inny sposób te ślady kryminalistyczne wprowadzić do tego procesu i próbować nimi żonglować dowodowo. Tutaj jest także kwestia znikających ubrań. Jeden ze świadków zeznaje, że w noc zabójstwa pana Pawła, widzi jak pani Sylwia wychodzi ze swojego bloku, widzi w co jest konkretnie ubrana, on to zeznaje policjantom, natomiast potem nikt nie wie co się z tymi ubraniami dzieje. Pani Sylwia w sumie nie wie gdzie one się znajdują. No, dość dziwne zachowanie. No tu trzeba wskazać, że jest to słaby punkt w opowieści pani Sylwii. Ewidentnie pozbyła się tej odzieży, a jeżeli się ktoś pozbywa odzieży, którą się miało w dniu zbrodni, no to jednoznacznie wskazuje, że chodzi prawdopodobnie o to, żeby zniszczyć dowody zbrodni. Pewnie była jakaś krew czy jakieś inne, no i lepiej takie rzeczy się pozbyć. I brak śladów jest śladem i trzeba to też pamiętać i takie tłumaczenie, no jest to taki, tak zwana, jeżeli już kiedyś mówiłem o tej metodzie impresjonistycznej zbierania dowodów, no to jest taka poważna plama właśnie w tej metodzie analitycznej, jaką jest metoda impresjonistyczna. W tej historii pojawia się też postać tajemniczego oficera, który przychodzi do koleżanki, przyjaciółki pani Sylwii, szuka rzekomo Pawła, nie wiadomo kto to jest, co to za mężczyzna. Kiedy pytałem o to panią Sylwię, żeby skontaktowała mnie z tą przyjaciółką, z tą koleżanką, żeby ta koleżanka opowiedziała, kim był ten mężczyzna,
Ona w ogóle unika tego tematu, nie chce podać nazwiska, nie pamięta właściwie, która koleżanka to powiedziała. Czy to jest takie roztaczanie iluzji w tej sprawie? Ale ewidentnie, jeżeli tak w ten sposób ci odpowiedziała, to jest to oczywiście roztaczanie iluzji i kłamstwo. Złapałeś tą panią na kłamstwie. I tego typu osoby należy po prostu właśnie sprawdzać. Każdą jej wypowiedź, każde zdanie, nie tylko złożone w toku postępowania przygotowawczego, ale na przykład o tym zdarzeniu, jeżeli rozmawiała z jakimiś znajomymi, jeżeli się udało policji ustalić krąg tych znajomych, to każde takie zdanie trzeba weryfikować, bo po prostu nie ma innej drogi na tego typu osobowości, żeby właśnie obnażyć ich kłamstwo. O dziwnym zachowaniu kobiety opowiada Mariusz, współtwórca policyjnego Archiwum X. Po zabójstwie pana Pawła śledczy stwierdzili, że nie było śladów włamania do domu. Mariusz, o czym może to świadczyć? Ja myślę, że to jest bardzo dziwna sytuacja, bo z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy ofiara zna sprawcę i wpuszcza ją. I często się tak zdarza, że nie ma śladów włamania i w tym momencie sprawca dostał się, wykorzystując relację czy znajomość z ofiarą. Gdyż generalnie ktoś obcy, który chciałby się dostać do pomieszczenia, musi niestety te zabezpieczenia sforsować, uszkodzić zamki, wybić okno. To są metody, którymi można się dostać do budynku. Natomiast z reguły jest tak, że brak tych śladów włamania, uszkodzeń nasuwa jednoznaczne skojarzenie z tym, że jednak ofiara znała sprawcę. Mariusz, czy ty zakładasz, że być może osoba, która pozbawiła pana Pawła życia, miała klucze do tego domu, ponieważ jego ciało zostało znalezione w łóżku, więc być może ktoś go zaskoczył podczas snu, nie ma śladów włamania, więc być może ktoś posiadał klucze do tego domu? No tak, jest to jeden z wariantów, który tutaj można rozpatrywać, bo jeśli zostały te zamki otwarte, co można wykazać badaniami mechanicznymi, kopijnymi, gdzie otwiera oryginalny zamek, klucz, zamek. W tym momencie nie ma żadnych uszkodzeń. Ktoś dostaje się do wnętrza, czyli dysponował tym jednak oryginalnymi kluczami i zaskakuje kogoś podczas snu. No, trudno tutaj przypuszczać, że możemy taki przebieg tutaj zakładać, że jednak ktoś dysponujący tymi kluczami dostał się bez włamania i zaskoczył tą osobę podczas snu. Mariusz, czy twoim zdaniem tej zbrodni mogły dokonać dwie osoby? Pytam o to dlatego, ponieważ pan Paweł był byłym wojskowym, osobą dobrze zbudowaną, silną, potrafiącą się bronić. Więc zastanawiam się, czy do popełnienia tej zbrodni nie były potrzebne dwie osoby, ewentualnie, czy był to jednak element zaskoczenia? No nie możemy wykluczać, że właśnie w tym przypadku stało się tak, że jednak sprawców było dwóch, prawda? Czyli wiedząc doskonale o umiejętnościach tej osoby, były to dwie osoby. Nie można też wykluczać tego elementu, o którym mówisz tutaj, zaskoczenia, że podczas, nie wiem, osoba jest zmęczona podczas głębokiego snu, otrzymuje cios, który powoduje to, że nie potrafi się dalej bronić i kolejne ciosy. Także tutaj jedna i druga wersja jest prawdopodobna i jednej i drugiej wersji nie możemy tak do końca wykluczyć, bo ten przebieg zdarzenia mógł mieć miejsce zarówno tak, że były to dwie osoby i wykorzystując tą przewagę dokonały zabójstwa, albo ten element zaskoczenia, gdzie właśnie ofiara została zaskoczona podczas snu. Mariusz, a co sądzisz o zeznaniach pani Sylwii, która przyznaje się, że w noc zabójstwa, wieczór zabójstwa, była obok domu, gdzie dokonano tej zbrodni, ona miała siedzieć w krzakach, rzekomo szukać dowodów
zdrady swojego męża. Na pewno zaskakuje i jest to tłumaczenie i taka wersja przyjęta przez tą osobę bardzo wygodna, prawda? Bo tutaj zakładając, że ta osoba była na miejscu i ona podaje, że była na miejscu, eliminuje wiele dla niej takich niedogodnych sytuacji, że mógł ją ktoś widzieć, że byli świadkowie tego, że ona tam była. No, generalnie jak gdyby pierwsza się, kolokwialnie mówiąc, zgłasza, że jednak ona była, nie zaprzecza, że nie była, natomiast nie ma związku z tym zdarzeniem, ale mogła być widziana i w tym momencie no, jest problem tutaj dla policji, dla prokuratury, dla wymiaru sprawiedliwości, bo nawet jeśli będzie świadek, który ją widział i jednoznacznie stwierdza, że widział tą osobę lub rozpoznaje potem w momencie okazania, powoduje to, że wymiar sprawiedliwości jest bezradny, no bo ona przecież w swoich wyjaśnieniach, w swoich zeznaniach twierdzi, że była, nie zaprzecza temu, ale nie ma nic wspólnego z tym zabójstwem. No można powiedzieć, że to jest przemyślana wersja dla nas, to jest po prostu przemyślana wersja, która została przedstawiona, bardzo wygodna dla tej osoby. Dzień po pogrzebie żona Pawła złożyła wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do przejęcia spadku po mężu. Sąd w Wieliczce zdecydował jednak, że do czasu zakończenia śledztwa o zabójstwo wstrzyma się z rozstrzygnięciem. Po tej decyzji kobieta zdecydowała się zrzec spadku, a ten przypadł w udziale ich synowi. Jednak z powodu tego, że chłopak jest niepełnoletni, w jego imieniu majątkiem zarządza żona Pawła. Tutaj też jeszcze jedna ważna kwestia, że pan Paweł zginął kilka dni po tym, jak złożył pozew rozwodowy. Czy to może mieć znaczenie w tej sprawie? Ale oczywiście, to nie jest, to się ściśle wiąże. To jest też właśnie kolejne, że dlaczego dochodzi akurat właśnie wtedy do zabójstwa. No, to jest ściśle powiązane i to jest, tu trzeba pamiętać, że czasami bardzo ważnym śladem jest sam motyw popełnienia zbrodni. No tutaj ta pani mogła się czuć zagrożona, on składa wniosek o rozwód, boi się o stronę tą finansową. Być może dochodzi do jakichś kłótni, a później do realizacji właśnie no, tych takich niecnych zamiarów. No, to wszystko tutaj w tej historii się po prostu układa w jedną logiczną i taką widoczną całość. Zachowanie też pani Sylwii jest dość zaskakujące. Dzień po pogrzebie ona składa wniosek do sądu o to, żeby dostać spadek po swoim mężu. Sąd wstrzymuje wykonanie tego do momentu rozwiązania sprawy. Wtedy ona szybko zrzeka się tego spadku na rzecz swojego syna, ale że syn jest niepełnoletni, to ona może zarządzać spadkiem po swoim mężu. Trochę zaskakujące działanie. No i trochę takie zbyt szybkie, prawda? Tutaj taki strach, prawda, przed tym, żeby prawda, jakieś okoliczności nie spowodowały, że nie zostanie, nie otrzyma żadnych pieniędzy, prawda, po śmierci męża. No jest to bardzo logiczne i tylko trzeba to wszystko procesowo poskładać w całość, zabezpieczyć dokumenty i z sądu. To musi być czytelny po prostu ciąg wydarzeń w postępowaniu przygotowawczym. I tutaj to są właśnie te ślady na duszy ludzkiej, o których ja mówię. Tu tylko tą teorią można to zdarzenie wytłumaczyć i wykryć i udowodnić. Nie ma innej drogi, gdy dochodzi do zbrodni pomiędzy zwaśnionymi stronami, które żyją w związku małżeńskim, no mają prawie już dorosłego syna i jakiś bagaż doświadczeń ze sobą. 11 lutego 2022 roku zostało wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa, które początkowo prowadzone było przez prokuraturę rejonową w Wieliczce, a potem przekazane do prokuratury okręgowej w Krakowie. W różnych sprawach tutaj przedstawianych na naszym kanale Polskie Archiwum X mówiliśmy, że w zasadzie czasami proste sprawy, gdzie można powiedzieć, że no jednoznacznie z okoliczności, z przebiegu tych zdarzeń wynika, że dokonała tego osoba, która gdzieś tam w tym trakcie śledztwa, w trakcie działań policji i prokuratury jest typowana. Unika odpowiedzialności, bo z wszystkich okoliczności, które zostały zebrane,
nie do końca wynika to, że mogła się tego dopuścić. I w tym momencie tutaj mamy podobną sytuację, że z okoliczności, z przebiegu, z takiego logicznego, zdrowego punktu widzenia dla nas jako policjantów, dla prokuratora wynika to, że no, coś jest nie tak w tej sprawie. A jednak no, nie możemy postawić tej kropki nad i. Tutaj jest kwestia, o której no, też rozmawialiśmy, naniesienie śladów na miejscu zdarzenia, pomimo to, że są robione oględziny na miejscu zdarzenia, zbierane dowody. One same nic nie wnoszą z racji relacji tych osób, prawda, bo ona się kontaktowała, ona mogła być w tych pomieszczeniach, te ślady o niczym nie świadczą. No są to bardzo ciężkie sprawy, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie sprawy, jeśli chodzi o relacje ofiary i sprawcy, czyli że to jest na przykład żona lub w drugą stronę, że to jest mąż, gdzie wiadomo, że te osoby żyją razem i tutaj w tym momencie danego konfliktu dochodzi do tragicznych zdarzeń i potem to ciało jest usuwane. Tu akurat w tym przypadku no, nie zostało usunięte i jest uznane, że ktoś dokonał zabójstwa tej osoby. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Górce, Kindze Kosoń, Karolinie Zarębie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śledź, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowicz, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, pani Krystynie oraz pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie panu Stanisławowi Lesiukowi, Radosławowi Orłowskiemu oraz Przemierzającemu Horyzontowi. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście.